Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze APB Reload. Kurczę, powiem wam, że to też jest taki miły powrót do gierki. Aha, zanim może jeszcze powiem dalej. Jest to oczywiście darmowa gra na Steam, z serii darmowe gry na Steam, która jest bardzo clickbaitowa. Co my tutaj mamy? To jest gra, która naprawdę jest dość ciekawa, ale powiedzmy wykonanie, mechanika i tak dalej niezbyt dobrze świadczą tutaj o tej grze. Pomysł na grę był bardzo fajny, czyli stworzenie takiego świata otwartego jak w GTA, gdzie biją się źli z dobrymi, oczywiście należy do złych, co widać. Mocno do serca wziąłem sobie słowa wujka Wązaja, który... tudzież strumienie zruczają, jak ktoś nie zna Wązaja. Że jak grać w takie gry, to tylko kobietom, bo jak cały czas biegniemy tak, no to chyba lepiej patrzeć na damski tyłek niż na męski. Z tym, że ja mam taką wersję kobiety bardziej, nie wiem, z Russia w dresie, która się lubi, nie wiem, przebierać i bić, nie? Tak, a o samej grze. Gra miała dobry naprawdę jakby pomysł i start. Ale to tak średnio bym powiedział z tym, co tutaj widać, bo... kurczę... jest bardzo sztywna i nie ma zbyt dużego community. No coś tutaj graczy jest z kilku, ale to jest w sumie nic. To jest Joker? Co to nie da? Buy ammo. Chcę ammo. Do tego chcę ammo. Kup. Dobra. Aha, chyba kupiłem ammo nie do tego, co chciałem. Jakiś wypadek? Czy to są policjanci? Wy nie jesteście z policji, prawda? Aha, car thief, to nie. Dobra, może pokażę wam jeszcze jedną taką rzecz, tylko muszę znaleźć sobie jakiś samochód. Na przykład ten. No i oczywiście, że gonga dostanę, dzień dobry. Jak żeby inaczej? Debil. Z kim wy się strzelacie? Ale do czemu do niego strzelacie? Nie strzelajcie do niego. No dobra, strzelajcie sobie gdzie chcecie. Dobra, chciałbym wam pokazać, co w tej grze można robić, tylko muszę sobie vana znaleźć. Weźmiemy taksówkę. O Boże, to jeżdżenie to jest takie beznadziejne. Czy mogę strzelać w samochodzie? Nie, mogę trąbić, no dobra. Jak już mówiłem, należę do tej grupy bardziej... o, jest bus. Do tej grupy bardziej złej. Co to oznacza? Że robię rzeczy, które są złe. Nie jestem ready, no. Nie chcę tego robić, bo chcę wam pokazać ogólnie grę. Należymy do grupy złej. Kradniemy, zabijamy narkotyki, narkokiki i te sprawy. I między innymi możemy również... Ta-down. Uwaga, jeszcze, to jeszcze nie wszystko. Ta-down. Kurwa. Sekundka. Ta-down. Czyli, dobra, tego się chyba nie da. No dobra, no i co? Bierzemy sobie to. I idziemy z tym. Tu. Bierzemy sobie to. O mój Boże, ale to jest ciężkie. I biedna kobieta musi to... nosić. I nosimy tutaj. Tylko nie pamiętam, gdzie się potem woziło. Więc trochę lipa. Dobra, jedziemy dalej, patrzymy jakieś rzeczy. Tu na przykład coś mamy ciekawego. Tego nie rozbijemy, nie? O, myślałem, więcej auto sobie zepsuje niż to rozbije. Rozbijmy sobie to. Bo powiedziałem, że to, no czy nie mogę tego sobie rozbić? Boże, jaka ta gra jest sztywna, już zapomniałem o tym naprawdę. Mapa jakaś jest? No niby jest potem mapa. Niby coś tam, niby jest, no. Tu gdzieś chyba na prawo były komputery, jeśli się nie mylę. Może się mylę? O, nie mylę się. Dobra, idziemy. Bierzemy telewizor, kamerę, no dobra, kamerę też może być. Dobra, tylko potem będę chciał to spieniężyć, bo miło by było. Aha, to w ogóle jakiś polis jest, co? No nieźle. Kradnę. Fuck the police. Whoop. Aha, tu chyba jest policja. A to balić policję. You are not ready. You will not receive coś tam, bo mi zasłania.
Od Akszyna ten komunikat. O, tutaj mam jakieś telewizorki jeszcze, to może też je cykniemy. O, tędy nie wyjdziesz, bo coś ci blokuje, no dobra. O, wygląda jak mój pecet. There is no more room in your vehicle. O fuk. Puść to. O, dobra, puściłem. I teraz gdzie trzeba to odwieźć? Tu? Tu? Gdzie mój waypoint jest? Tu. Dobra, no to idziemy tam. Aha, tu w ogóle jest komunikat, że depozyt jest tamtą stronę. To rzeczywiście to jest tam, no. No i w ten sposób zarabiamy sobie pieniążki, nie? Na życie, żeby utrzymać dom, kobietę, dzieci. To dość chyba logiczne jest. O wiele fajniej gra się w grupie. To na pewno. Ale druga sprawa, druga kwestia też jest taka, że to jest gdzieś tu na dole, a ja nie wiem, jak tu zjechać. Druga sprawa też jest taka, że no, przez to, że nie ma tutaj dużo ludzi, to nawet granie w grupie nie jest zbyt ciekawe. Aczkolwiek to nie będę tutaj nikogo dołował, bo jak najbardziej można grę ściągnąć, spróbować, a nóż widelec się wam spodoba. Sorry, bym cię przejechał. Bo to nie jest tak, że nie, bo może być tak, ale może być, że nie, ha 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 ha. To chyba jest zjazd tak swoją drogą, którą ominąłem. Tak jest. No. Mógłbyś, typie? Tak mi nic nie robisz. Dzień dobry. Kontrakt. Co ty tu masz? No mógłbyś, debilu. Aha. No ładnie. O ty chuju bobrze, nie? Zaraz zepsujemy mu jego auto za moje. Nie zepsujemy. Więc ja mogę z tym zrobić, co? W sumie tak. Tobie mogę dać? Dostałem kasę, bo nawet nie zauważyłem. Mam w tym momencie 3966. Aha, dobra. Coś tam daje się. No dobra, spoko. A jest, delivery reward. What's up, babe, nigga? Co to masz ciekawe, masz jakieś Air Maxy? Daj mi Air Maxy. Nie masz Air Maxów? O czym ty do mnie mówisz teraz, kobieta? Mosz. Podnosimy trochę tych rzeczy. Tu jest jeszcze kamera. Tylko czemu on mi zniszczył mój samochód fajny? A taki fajny był. Nie, bo ja... O, telewizor jest. Ale to jeszcze ten, nie plazma, kineskopowy. Change to ready. Ready. Dobra, super, jestem ready. Może jakaś misja aktywuje mój tutaj założyciel. Bo są już wiesz, różne misje i kontrakty z tymi właśnie NPC-tami. Typu, nie wiem, jakiś tam... O, tam jest właśnie chyba jakiś ten, jakiś... jak to się mówi? Jakaś misja dość ważna, więc fajnie byłoby się tam zakręcić gdzieś 700 metrów ode mnie, więc w sumie spoko. Weźmy sobie, dobra, chciałem Jeepa, ale już będzie to. Dobra, jedziemy. Gdzie to jest? To... Oha, tu krzyczy na mnie w ogóle. To jest gdzieś tam, to jedziemy. Który z tych aut małych, nie pamiętam, które, chyba nawet to, jest bardzo, bardzo wywrotny, więc trzeba uważać. Chciałem przejechać, czemu się nie dało? Smutno. To jest gdzieś po lewej. Money coś tam. To jedziemy tam gdzieś na lewo, teraz skręcimy na najbliższym skrzyżowaniu. No właśnie, chyba tu? Tu. Oj, chyba nie tu, no ale przejedziemy ten trochę też. Fuck the police. A co to w ogóle jest za znacznik? Bo... Bounty. O, jakiegoś gościa możemy zabić i dostaniemy za te pieniążki. Tu justice and claim and both, coś tam. Dobra, gdzie to jest to? Tu gdzieś? Tu? Tu. Co to jest? Co to jest? Halo, dzień dobry. Gdzie to jest? Halo?
bum, bum, bum. No, no, ty po polsku do mnie mów. Co kurwa? He. Patrz, jak się auto zmniejsza, lol. A tu też? Wybuchłaś mi autko. Dobra, to chyba nie o to chodziło. Tak coś mi się wydaje, to w sumie lipna misja. No ale misję przyjmujemy od tych NPC-ów, więc no ja już mówię, nie pamiętam jak to było. O wiele fajnie gra się w dwójkę, ale to już sami musicie ocenić. I co, i chyba tyle. Ja tą grę dłużej ściągałem niż ją teraz nagrywam, tak swoją drogą, muszę wam powiedzieć. O, lepar... Kur, no czemu nie możesz? Dobra, to kogoś możemy też zniszczyć, też byłoby spoko. Preste. Mailbox, bla 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 bla. Dobra, to kto czyta maile w ogóle, co to chodzi? To jest bankomat, ten mogę zhakować, proszę. No trudno. Bum bum, liczymy mu. Wóz opancerzony. Bierę. Hello, nga. Dzień dobry, można? O lol, można. Brum brum, motherfucker. To jest jakiś sklep po lewo, idiota. Może jeszcze jakąś misję weźmiemy od nich. Ale to się fajnie płynęło te tak swoją drogą. Dobra, no wrócimy do może bazy. To gdzieś tu po prawo. Chyba jest nawet ten budynek? Tylko że pod ziemią? Nie? Ten na rogu. Tak, to jest tu. Dobra. Pizda jeżdżę. Oj, chyba wybuchłem mu samochód właśnie. He. I jego też zabiłem! No, to nieźle. To to jest parkometr, tak? Czy to jest mój samochód? W sensie... To? Co? To? Takie brzydkie to? Mój Boże. Mój Boże. Brzydkie auto. Ja zapomniałem o tym, że mam jakieś auto kupione. Dobra, Double B, co ty tu dla mnie masz? Ciekawego, masz jakąś misję? Accept. No dobra, i co mi to dało? Jakaś misja? My. Ej, oszukałaś mnie, jak mogłaś. Nie no, nie łammy tego, ale... Nie łammy. Ale... O, może ty, Weronika Lee. Może ty masz coś dla mnie ciekawego, co? Dzień dobry. O, swoich teamy to chyba można zabijać, mi się właśnie wydawało. No. Sorry. Zabijajmy ich trochę. Będzie śmiesznie. Bum bum, motherfuckers. O, jak w pubku się obraca. Policyjka! Chcę policyjkę. O nie! A w pizdę. No, nie fair. Ma lepszą broń. Teraz trzeba dojechać. A tu się mogę zrobić. Nie! Nie tam! Tu! Proszę, muzyka chyba z samochodu gra. I zepsułem muzykę. Fuk. Chciałem... Ale ma dobre auto. Dobra, jej tak nie ma. To w ogóle skręcę jako taka. To chcę! O nie, ty się polisz, ty teraz wybuchniesz.
Daj mi to auto. Takich aut jeszcze nie widziałem w tej grze. No to czuć, że tu powoli jedzie. Na czołówkę z kim? Przejdziemy naszego. Pies. Dobra, to było w sumie łatwe go zabić. Bo nawet jest sobie oporu. No dobra, ale cóż, ja się będę chyba z wami żegnał, bo tu nic ciekawego nie wymyślę w tej grze już. Nie chcę mi się jakoś specjalnie długo w to grać. Chciałem wam tylko tę grę pokazać. Ma naprawdę sporo możliwości, tylko sami musicie je odkryć. Najlepiej grać w kilku, bo solo to tak wiecie. O, ty ciulu, dobrze. Dobra, dojedźmy go. Przez auto nie powinien do mnie strzelać, tak mi się wydaje. No ładnie. Się zamknąłem, się skupiłem, ale coś tak średnio wyszło. No, to w każdym razie reasumując, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Ale w ogóle jakiś error, bo chyba ze swoich zabijałem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja daję grze 7 na 10, ma naprawdę ciekawe możliwości. Nie jest nudna, ale jest trochę martwa, ale jak... Misje działają też na dwójkę graczy, więc to nie ma z tym żadnego problemu. Myślę, że 7 na 10 to jest uczciwa ocena. Ściągnijcie, zobaczcie sami. Także w tym momencie się z wami żegnam, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Siemasz! Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulę ci serduszko.